Z kawałek potoku zobaczyć. 5 lat siąść na potokie. Zbliżał się dzień pierwszej komunii świętej, a nie było w całej Wadowicy, a nawet jeżono do Bielska chłopięcych bucików. No więc Lolek wystąpił w dziewczęcych bucikach. Były znakomite te kremówki, kosztowały 10 groszy. Po maturze urządzaliśmy turnieje, kto więcej zje tych kremówek bez picia. Lolek też startował do tego konkursu, ale tak gdzieś w granicach 8-10 bez picia. I to jego matka już, jak go nosiła na swoich rękach jako małe dzieci, to mówiła, że mój Karolek będzie wielki. Urodziłem się w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Polska była bardzo zagrożona. Wtedy się urodziłem i wtedy mnie ochrzczono tym imieniem, które niosę ze sobą przez całe życie. Na imię mam Karol. 18 maja 1920 roku o 9 rano nie było mnie jeszcze na świecie. Jak mi później powiedziano, urodziłem się po południu między 5 a 6. Mniej więcej w tym samym czasie, po południu, między 5 a 6, tyle że 58 lat później, zostałem wybrany na papieża. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio, mi corrigerete. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia. Lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami. Tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb Królewskie Wolne Miasto Wadowice, a także z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Wiele wspomnień. W każdym razie tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Mieszkaliśmy w tym samym budynku, w którym mieszkał Karol Wojtyła. To było jego miejsce przecież urodzenia. Kamienica jednopiętrowa, wybudowana w połowie XIX wieku. Kamienica czynszowa, właścicielem był Chaim Bałamut. Na froncie budynku, więc tutaj od strony rynku, miał duży sklep. I nad drzwiami tego sklepu miał taki bardzo oryginalną reklamę. Rower za 100 zł na 100 lat. Zwykła kamienica, pierwsze piętro. Zwyczajna rodzina z dwójką dzieci. Emerytowany porucznik komendy uzupełnień, gospodyni domowa dorabiająca jako szwaczka i dwóch synów. Starszy Edmund i mały Karol, nazywany przez wszystkich Lolkiem. Matka chłopców marzy, żeby jeden z nich został lekarzem, a drugi księdzem. Jednak Lolek chce być lotnikiem, bo jak mówi, Polak może być drugim Lindbergiem, ale nie może zostać papieżem. Okna naszych mieszkań wychodziły na ścianę kościoła. Taka mała taka uliczka oddzielała ten budynek nasz od kościoła. No i pamiętam, zresztą do dzisiejszego dnia jest ten zegar słoneczny oraz znamienne słowa. Czas ucieka, wieczność czeka. Moje lata dziecięce i chłopięce zostały wnet naznaczone utratą osób najbliższych.
naprzód matki, która nie doczekała dnia mojej pierwszej komunii świętej. Emilia Wojtyła umiera 13 kwietnia 1929 roku. Wiadomość o jej śmierci zastaje małego Lolka w szkole na przerwie. Po matce pozostają wspomnienia. Pozostaje miłość do niej i zdjęcie, na którym Emilia tuli do siebie synka. Zdjęcie, które od dnia jej śmierci Lolek zawsze ma przy sobie, z którym nie rozstanie się do końca życia. Po śmierci matki Karola pozostaje ich trzech. Dwóch mężczyzn i mały chłopiec. Brat bywa w domu rzadko. Studiuje medycynę w Krakowie. Wkrótce ma się wyprowadzić. Jednak w miarę możliwości opiekuje się małym Lolkiem wraz z ojcem. Zamiłowanie do piłki nożnej zaszczepił u Lolka jego brat, starszy o 14 lat. Edmund, który grał w drużynie czarnej, małego Lolusia zabierał na te mecze piłkarskie. No, nie było jak obecnie. Młodzież dysponuje wspaniałymi boiskami piłkarskimi. Myśmy grali obok kościoła w tych uliczkach. Ksiądz proboszcz nas przepędzał stamtąd, bał się, żebyśmy mu nie porozbijali te piękne witraże. Graliśmy na Targowicy, to obecnie to miejsce jest zabudowane. Graliśmy nad Skawą, na Łąkach, koło dworca kolejowego. No więc ten brat Edmund zabierał małego Lulusia i stawiał go na bramce jako słupek, bo słupki oznaczyliśmy albo tornistrami, albo czapkami, albo jakimiś głazami, a ten stawiał tego małego Lulusia kilkuletniego. No jak to na meczach bywa, prawda, piłka godzi w też słupek, no nie jeden raz się Lolkowi to oberwało. Kilka lat później, już w gimnazjum, zaprawiony w bojach piłkarskich, Lolek będzie filarem szkolnej drużyny piłki nożnej, a koledzy nazwą go Martyną. Nazwisko Martyna to był jeden z przodujących piłkarzy bodajże lwowskiej Pogoni. No i ja też był chyba obrońcą. No i wszyscy, jak już krzyczeliśmy Martyna, no to Martyna to już był po prostu ostatnie, że tak powiem, szansa na to, żeby nasza drużyna odniosła sukces. Dobrym bramkarzem był, rzucał się z całym poświęceniem. Jak on stoi na bramce, no to znaczy, że już piłka nie przeleci dalej. Na początku grudnia 1932 roku Lolek z pewnością myślał już o zbliżających się świętach i związanej z nimi wizycie starszego brata. Pewnie cieszył się, że pada śnieg i będzie mógł pochwalić się Edmundowi, jakie postępy zrobił w jeździe na nartach. Pewnie chciał opowiedzieć mu wszystkie te historie, które młodsi bracia zawsze opowiadają starszym. Nie zdążył. Mój brat Edmund zmarł u progu samodzielności zawodowej, zaraziwszy się jako młody lekarz ostrym wypadkiem szkarlatyny, co wówczas przy nieznajomości antybiotyków było zakażeniem śmiertelnym. Są to wydarzenia, które głęboko wyryły się w mojej pamięci. Śmierć brata chyba nawet głębiej niż matki, zarówno ze względu na szczególne okoliczności, rzec można tragiczne, jak też z uwagi na moją większą już wówczas dojrzałość. Liczyłem chwili jego śmierci 12 lat. To był rok 32 i od tego roku, od 32, od śmierci starszego Wojtyły, to był teraz duet. Był Karol młodszy i Karol starszy. Ich można było widzieć.
prawie że codziennie w tej jadłodajni Banasiu. Jadłodajnia higieniczna, taką miała nazwę. I mleczarnia. I tam Lolek z ojcem chodzili na obiady. A lubili takie proste potrawy. Żurek, ten taki staropolski żurek z ziemniakami, ze skwarkami. Kasza gryczana też ze skwarkami, kwaśne mleko z ziemniakami, ze skwarkami. No i pierogi ruskie, oczywiście flaczki. Lolek na sznurku, do którego przywiązana była bańka, spuszczał tą bańkę na dół. Tam ktoś podchodził z tej mleczarni od Banasiów, napełniał bańkę mlekiem, Lolek wciągał do i wtedy już mieli na śniadanie. Jak przychodziłem czasem do mieszkania, to zostawałem mecz piłkarski. Lolek stał na bramce, bramki były oznaczone krzesłami, a ojciec mu tą piłką szmacianką strzelał. Odwiedzając Lolka, dostawałem jego ojca przy takich prozaicznych domowych pracach. Przerabiał te mundury Lolkowi na ubrania, na marynarki. Prał, sprzątał, śniadania, kolacje robili sobie sami. Pamiętam, w kuchni była taka duża balia, gdzie mały Loluś się kąpał, bo nie było w tych latach 30. tej pełnej instalacji. Nie tylko była to miłość ojcowska, ale można, że to był jego no starszy, jak gdyby, przyjaciel. Tak więc stosunkowo szybko stałem się częściowym sierotą i jedynakiem. Moje lata chłopieńce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie. Widziałem, jak umiał od siebie wymagać. Widziałem, jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie nie musiał wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełniania własnych obowiązków. Pamiętam, jak no, myśmy uganiali za tą piłką, szereg godzin byśmy grali, natomiast Lolek po godzinie czy dwóch gry w piłkę, no, powiedział: chłopcy, ja kończę grę, idę do domu, uczyć się. Także miał Lolek czas określony przez siebie, to była taka jego samodyscyplina, określony na modlitwę, na naukę, na zabawę, na spacer. Pamiętam, wieczorem, już po zajęciach tych domowych, szkolnych, ojciec spacerował sobie ze swoim synem. Karol młodszy i Karol starszy. Tak nazywano ich w Wadowicach. Praktycznie nierozłączni. W domu, w jadłodajni, na swoich wieczornych spacerach, wreszcie na górskich wycieczkach. Bo ojciec nauczył Lolka także miłości do gór. Miłości, która przetrwać miała do końca życia. Człowiekowi potrzebne jest piękno naszych Tatr, które same chwalą Boga, które same wzywają człowieka, ażeby stał się głosicielem Jego chwały. Dziękuję Bogu za czas odpoczynku w ciszy tych gór, których majestatyczna panorama porywa duszę do kontemplacji mądrości
i dobroci Stwórcy. Było to w 1937 roku w stolicy Gór Zakopanem. Wybraliśmy się w trójkę na Giewon. Podchodziliśmy przez Czerwone Wierchy i tam nagle nas została gęsta mgła. Ojciec Lelka szedł nieco z przodu, nagle zniknął nam, rozpłynął się w mgle. Co się stało? Byliśmy bardzo tym zaniepokojeni, wołamy, szukamy, nie ma ojca. Więc Lolek padł na kolana i na tych kamieniach ukląkł, modląc się, ażeby ojcu nic złego się nie stało. Ja również w tej modlitwie mu towarzyszyłem. Mgła ustąpiła, w dalszym ciągu szukamy, wołamy, no bezskutecznie. No więc pełni niepokoju już nie dotarliśmy na Giewon, tylko z Czerwonych Wierchów zeszliśmy do Zakopanego, do naszego pensjonatu, a tam z wielką radością powitaliśmy. Ojciec czekał na nas z gorącą herbatą. Nie tylko miłość do wędrówek górskich, ale i inne pasje młodszego Karola miały swój początek za sprawą Karola Starszego. To on nauczył małego Lolka i jego kolegów nurkować i pływać kajakami po Skawie. Od niego także Lolek dostał swoją pierwszą parę prawdziwych nart. Na stokach tutaj Gorzenia Górnego wybudowaliśmy skocznię. Skakaliśmy prawie tak jak Adam Małysz. Czyli rekord skoczni wynosił 6 metrów i 40 centymetrów. A Lolek przecież jako biskup jeździł na nartach, tu się zapuszczał. A gdy przyjeżdżał na spotkania kardynałów do Rzymu, to kardynałowie jakoś w pewnym sensie dezaprobatą przyjmowali, bo to uważali, że to nie wypada, kardynał będzie śmigał na nartach. A on odpowiadał, że w Polsce 50% kardynałów jeździ na nartach. Byli zaskoczeni, że ta liczba aż 50%, co to się dzieje, jak to jest w tej Polsce, że aż 50% jeździ na nartach. A on mówi tak, bo kardynał Wyszyński nie jeździ na nartach, a ja jeżdżę na nartach. Pewnego zimowego dnia 10-letni chłopiec zjeżdżający na nartach na jednym ze stoków włoskich Dolomitów zwrócił uwagę na pewnego narciarza, który najwyraźniej kogoś mu przypominał. Po krótkiej chwili zastanowienia chłopak zaczął pokazywać narciarza palcami i krzyczeć: papież, papież. Oczywiście nikt nie potraktował chłopca poważnie. Tymczasem w ów zimowy dzień naprawdę spotkał on Jana Pawła II. Pewnie jedynego papieża, który wielokrotnie w tajemnicy wymykał się z Watykanu, aby po prostu pojeździć na nartach. Tymczasem jest wrzesień 1930 roku. Po zdaniu egzaminów wstępnych mały Lolek rozpoczyna naukę w 8-letnim państwowym gimnazjum męskim imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Więc nasze gimnazjum było neoklasyczne. Greki uczyliśmy się od 5, łacin od 4. I Lolek z wszystkich przedmiotów miał wyniki bardzo dobre. Dorównywał nawet uczącym nas profesorów. Rozczytywał się w oryginale w dziełach dramaturgów, pisarzy niemieckich, Goethego, Schillera, Schopenhauera, Hegla, również i w dziełach poetów rzymskich, Horacy, Ovidiusz, Wergiliusz. No, uczniem był celującym, ale nie był też, że tak powiem, takim uczniem, który wyrywa się, który, jeżeli cała klasa nie widziała, na przykład, to on palce podnosił i że ja. No on dopiero jak został wywołany, to odpowiedział prawidłowo, tylko on nie chciał po prostu pokazywać tej swojej wyższości nad resztą klasy. Na parterze mieliśmy taki mały sklepik. Tam można było bułki, kanapki, jakieś napoje.
I ten ślepik prowadziła jedna z tych naszych woźnych tercjanek, pani Warmusowa. No a tym inkasentem był Lolek przez szereg lat. I myśmy to trochę jakoś tak, no, buntowaliśmy. Mówimy do niej, pani Zofio, co to jest? Lolek ma monopol, ale on tylko jest, dlaczego ktoś inny zna i może tego prowadzić. No, a ona odpowiadała, no, bo z was wszystkich Lolek jest najporządniejszy. Była kasa szkolna, SKO. Więc jeżeli chodzi o kasę, no to więc tam ktoś, jak miał coś małe pieniądze czy kieszonkowe, które otrzymywał od rodziców, no to dawał na tą kasę, żeby ona była ze skromnym oprocentowaniem. Ale przypominam sobie, że Karol po zakończeniu gimnazjum, jak już zdaliśmy maturę, no to rozliczał tę swoją skromną kasę tam. A ku naszemu olbrzymiemu zaskoczeniu, to na koncie miał aż wtedy, to była gruba kwota, miał 300 zł. To była olbrzymia kwota jak na ówczesne. Mógł sobie 3 rowery w Bahamuta kupić, no, po 100 zł. Lolek był w 5 klasie gimnazjum, kiedy uczący go polonista Kazimierz Foryś założył szkolne kółko dramatyczne. Wkrótce okazało się, że Karol jest nie tylko świetnym i, jak mawiała pani Warmusowa, najporządniejszym uczniem, ale także znakomitym aktorem. Lolek kreował w teatrze główne role, a były grane zwykle spektakle naszych tych klasyków, słowacki, Fredro, były recytowane wiersze właśnie Norwida. I Lolek był znakomitym aktorem. To była jego przed nami cechowała go ogromna, fenomenalna pamięć. Bardzo szybko i z pełnym zaangażowaniem, z pełnym, widać, takim doskonałym wyczuciem grał wspaniałe role. Kiedy byliśmy w 5. gimnazjalnej, graliśmy Antygonę Sofoklesa. Ja grałem Hajmona. O ukochana siostro Maismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk edypowych żadnej na świecie los nam nie oszczędza? Pamiętam do dziś. W czasie jednego z przedstawień, chyba to był Baladyna Słowackiego, i jeden z kolegów zachorował i zastąpił go Karol Wojtyła. I Karol miał w tym samym przedstawieniu dwie różne postacie i wyszedł wspaniale. Odbywa się spektakl Baladyna. Nagle ukazuje się, Lolek wychodzi z gołą piętą. A więc konsternacja. No, scena się skończyła. Teraz no, oczekujemy, co to będzie dalej. Jak to będzie wyglądać, jak tutaj aktor wychodzi z tak ogromną dziurą na pięcie. Patrzymy, a tutaj dziury nie ma. Dziura nagle zniknęła. Zniknęła. Skarpeta czarna. Nie ma dziury. Później pytam Lolka, no jak ty to zrobiłeś? No po prostu, no co to się stało, że tak szybko ta dziura zniknęła. Coś to się stało. A mówię, a tą dziurę, tą piętę zamalowałem atramentem. Nauka, teatr, sport, szkolni przyjaciele, jasnozielone wiosny, ciepłe lata, pachnące spadłymi z drzew liśćmi jesienie, śnieżne zimy. Czas mijał tak szybko, jak zawsze mija, kiedy jesteśmy otoczeni kochającymi nas ludźmi. I tak w mgnieniu oka minęło 8 lat gimnazjum. Był rok 1938. Maturę zdawaliśmy 14 maja, ileż to lat, jakby to było wczoraj. Do matury dotarło nas 40. Wszyscy zdali maturę. Pamiętam, mieliśmy bal maturalny. No było świętowanie, ale skromne. Skromne świętowanie. Przy
przyszły nasze te koleżanki, rówieśniczki z tego żeńskiego gimnazjum imienia Michalii Mościckiej, żony ówczesnego prezydenta. No wtedy jakoś przypomniały sobie o swoich kolegach, bo przedtem to lekceważyły nas, a oglądały się za przystojnymi oficerami 12 pułku. No ale nawet niektórzy to mieli tą ćwiarteczkę wódki za 55 groszy w kieszeni. Wysportowany, o błękitnych oczach, Czupryny nigdy nie nosił krawata, bo my w 7-8 klasie to już takich odgrywaliśmy kawalerków, a on nosił zawsze kołnierz słowackiego. No więc dziewczyny się za nim oglądały. Zresztą warto wspomnieć, jak Lolek zasiadł na stolicy Piotrowej i przejeżdżał przez Rzym, no to Włoszki po prostu wyrażały się z uznaniem. Oni mówią, o jakiego mamy pięknego papieża. Na pewno było nam przykro, że kończy się nasza wspólna przygoda gimnazjalna, że oto stajemy przed wyborem, co dalej, a okres był już bardzo napięty. Ale nie wiedzieliśmy, że ta wojna jest już tuż, tuż i niektórych z kolegów nie zobaczymy już w ogóle nigdy. Żaden z roczników wychowanków Wadowickiego Gimnazjum tak ciężko nie przypłacił wojny jak właśnie maturzyści z 1938 roku. Walczyli w Armii Polskiej na Zachodzie, we Francji, pod niebem Wielkiej Brytanii, w norweskich fiordach, na piaskach Afryki, we Włoszech. Zbyszek Gałuszka, Józek Wąsik, Zbyszek Nowobilski, Wiktor Kęsek, Poldek Cwajk, Zygmuś Zellinger, Władek Balon, Jasiu Banaś, Mietek Nowobilski, Tadek Czypryński polegli na różnych frontach II wojny światowej. Jednak w 1938 roku, kiedy jeszcze razem kończyli szkołę, w przyszłość patrzyli jak wszyscy młodzi ludzie, podekscytowani nowymi perspektywami i pełni nadziei na zrealizowanie swoich planów. Również Lolek miał już wtedy wizję swojej przyszłości. Kiedy byłem w gimnazjum, książę Adam Stefan Sapieha, arcybiskup, metropolita krakowski, wizytował naszą parafię w Wadowicach. Mój katecheta, ksiądz Edward Zacher, zlecił mi zadanie przywitania księcia metropolity. Miałem więc po raz pierwszy w życiu sposobności, ażeby stanąć przed tym człowiekiem, którego wszyscy otaczali wielką czcią. No i po prostu ta mowa jak gdyby zafascynowała księdza arcybiskupa. I po skończeniu, po brawach, które otrzymał Wojtyła, kardynał wstał, wziął na bok naszego księdza Zachera i zapytał się go, czy ten młody człowiek przypadkowo nie wybiera się na teologię. No a gdy Zacher powiedział, że według mojej wieści prawdopodobnie nie, bo wybrał sobie filologię polską na UJ-cie w Krakowie. A kardynał pokręcił głową, mówi, szkoda, bo taki człowiek by się nam przydał. I kardynał jak gdyby nie przewidział, że za parę lat ich drogi się spotkają. Tymczasem był maj 1938 roku. Karol Starszy i Karol Młodszy spakowali swój skromny wadowicki dobytek i przeprowadzili się do Krakowa, gdzie Lolek miał od października rozpocząć studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczelni Jagiellońskiej w Krakowie zawdzięczam studia oraz pierwsze akademickie doświadczenia.
Doświadczenia te wycisnęły w mojej świadomości oraz całej osobowości głębokie ślady na całe życie. Pamięć tego, czym jest uniwersytet, alma mater, noszę w sobie wciąż żywą. Nie tylko pamięć, ale poczucie długu, który należy spłacać całym życiem. Stare przysłowie łacińskie jest, że miracula fiunt, cuda się dzieją. Gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że ja z papieżem będę na ty, to bym mu zrobił kółko na czole i powiedział, daj się możliwie szybko zbadać, bo tam coś chyba nie w porządku. Prawda? A z późniejszym Janem Pawłem II, krótko mówiąc z Karolem Wojtyłą, zetknąłem się na studiach polonistycznych w 1938 na 9 rok. Wojtyła od pierwszej chwili, jak się z nim zetknąłem, uderzał mnie dwoma rzeczami. Spokój, ogromna inteligencja, bardzo ostrożny w wypowiedziach, zawsze myślący i równocześnie niezwykle pracowity. Ja zawsze twierdziłem, że do wyników największych dochodzą nie tyle geniusze, ile najpracowici. A jak się złoży, że najpracowitszy jest równocześnie utalentowany, no to jest geniusz już zupełnie w kulturze. Wojtyła był tego typu człowiekiem. Początkowo nie zwróciłam na niego uwagi. No, było nas dosyć dużo na tym pierwszym roku. No, a jeśli chodzi o kolegów, to byli efektowniejsi od niego. Powiedzmy, lepiej ubrani, bardziej jacyś eleganccy, bardziej, no i bardziej głośni, bardziej pewni siebie, wiele mówiący, więc na tych się zwracało uwagę. Pierwszy raz zwróciłam na niego uwagę na ćwiczeniach z literatury staropolskiej. Otóż na tych ćwiczeniach coś tam kazano przeczytać z literatury staropolskiej. Wojtyła zaczął czytać i czytał tak pięknie, głosem naprawdę ślicznym, aktorskim, pięknym, ale bez jakiejś emfazy, bez jakiegoś patosu szczególnego, ale dykcja, ta bardzo poprawna dykcja, no pięknie czytał i z jakimś zrozumieniem, z jakimś naprawdę wyczuciem tego tekstu, tego starego tekstu. Miał taką zdolność trafienia do ludzi, którzy go słuchali. Tutaj, na uniwersytecie, dużo rzeczy pisał jako poeta. Te jego wiersze nie cieszyły się zbyt wielką sympatią u kolegów. Dlatego, bo to były wiersze, jak myśmy wtedy oceniali, staroświeckie. Sam proponował, że to, nad czym pracuje, czy to, co mu się napisało, przedstawi na naszym wewnętrznym, właśnie tym studenckim zebraniu i będzie bardzo wdzięczny za oceny. Ocena była miażdżąca, powiem. Po prostu koledzy powiedzieli, że to jest liche, że to do niczego nie prowadzi, że najpierw niech on się w ogóle nauczy, a potem niech się zabierze do tego. Na tym roczniku studiowało bardzo wielu czynnych literatów, poetów. Niektórzy są dzisiaj doskonale znani. Ja byłem wśród nich nieco zakonspirowany i zostałem zakonspirowany właściwie do dnia wyboru na papieża. Natomiast z tym dniem zostałem zdekonspirowany nie tylko przed Polską, ale i przed całym światem. Ciekawa rzecz, że niektórzy uważają, że to coś warte. A ja podejrzewam, że nie uważaliby tak, gdyby się nie stało tak, jak się stało.
koło polonistów urządzało konkurs literacki i zarządzono, że należy dostarczać teksty, oczywiście anonimowe. Wiersze mają być do 3 stronic tekstu. Ja byłem przewodniczącym jako prezes koła polonistów i pamiętam, przyszedł do mnie bardzo sympatyczny, starszy pan, tak koło 60 może, przynosi, wie, przedstawia się, Wojtyła: proszę pana, mój syn ma grypę, jest chory, ja tu przyniosłem od niego wiersz na ten konkurs. Pamiętam do dzisiaj ten sympatyczny, spokojny, ciepły, ale taki mocny uścisk dłoni i bardzo uczciwy wyraz twarzy tego człowieka. Prawda, to był jedyny raz, kiedy go widziałem, jego ojca. Otóż całkiem po prostu ten wiersz niestety odpadł z konkursu, z bardzo prostego powodu, ponieważ miał coś 5 stron. Przyjaciele wspominają, że na zajęcia wpadał zawsze w ostatniej chwili. Siadał blisko katedry i naprawdę słuchał wykładowców. Tymczasem życie towarzyskie toczyło się w ostatniej ławie, zajmowanej przez dobrane towarzystwo adeptów literatury pięknej, których ulubioną rozrywką było układanie 2 wierszy ku pokrzepieniu serc. Fraszki i epitafia dotyczyły profesorów i kolegów. Damy słuchaczowi rząd i konia, kto zrozumie wykłady Pigonia. Starszy asystent Kazimierz Wyka wykłada na poziomie Płomyka. Kiedy Karol dostawał taką karteczkę, wzruszał ramionami i patrzył z politowaniem na żartownisiów, co oczywiście zachęcało ich do podsyłania mu dzieł stworzonych specjalnie dla niego. Poznajcie Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryłę. Ci sami koledzy przybili kiedyś na drzwiach pokoju Wojtyły w Bursie Studenckiej wizytówkę. Karol Wojtyła, początkujący święty. Nigdy nie dbał o siebie. Miał, co trudno nawet dzisiaj uwierzyć, ogromną czuprynę. I te włosy nigdy nie chciały go słuchać. Myśmy mu nieraz zwracali uwagę, żeby bardziej dbał o tę fryzurę. Nawet był taki wiersz, który zrobili tu na polonistyce jego koledzy. To był taki 2-wiersz. Młodym rybom brak podniebień, czy Wojtyła ma już grzebień? Ludzie, którzy go wówczas znali, nie mieli żadnych wątpliwości, że wiecznie rozczochrany i zawsze trochę nieobecny Karol zostanie w przyszłości aktorem. Wielkim aktorem. Teatr był jego prawdziwą pasją. Kiedy ukazało się ogłoszenie o utworzeniu w Krakowie konfraterni teatralnej, Wojtyła był jednym z pierwszych studentów, którzy się do niej zapisali. Zajęcia z dykcji, emisji głosu, ruchu scenicznego, a nawet charakteryzacji i kostiumologii, próby przedstawień. Karol był w swoim żywiole. Premiera sztuki Kawaler Księżycowy, w której świetnie zagrał postać zodiakalnego byka, utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że oto właściwy człowiek znajduje się na właściwym miejscu. Kiedyśmy pozdawali egzaminy w czerwcu 1939 roku, jedna z koleżanek, już nieżyjąca, Anna Nawrocka, urządziła u siebie takie oblewanie egzaminów. Zaprosiła wówczas kilka osób, między innymi Wojtyła był też na tym. No i tańczyliśmy przy adapterze troszkę. No więc mam to miłe wspomnienie, że tańczyłam z nim jakiegoś walce czy tango, nie pamiętam. Na korytarzu tej naszej auli z końcem naszego roku 1938-1939 pojawiła się na drzwiach lista, gdzie było napisane, co za plany będziemy mieli dokładnie w 2 roku naszej polonistyki, do czego już nie doszło, bo wybuchła we wrześniu wojna. I wtedy Karol Wojtyła podszedł do tego ogłoszenia,
wyciągnął rękę i tym kciukiem, tak bardziej do siebie niż do kogokolwiek, mruknął pod nosem: nie, to nie jest to. Noszę głęboko zapisany w mojej pamięci ten jeden rok przedwojennych studiów. Całe środowisko uniwersyteckie, nazwiska wielkich profesorów, których miałem szczęście być uczniem, twarze kolegów i koleżanek w tym samym czasie studiujących. Spośród moich kolegów i koleżanek wiele osób osiągnęło te ostrogi pracowników nauki, profesorów uniwersytetu. Ja, gdybym się lepiej sprawował, może bym też był do czegoś doszedł. Cóż zrobić?